Kochani, nastały czasy nieprawdopodobnych możliwości. Jeszcze takich nie było nigdy wcześniej. Gdyby ktoś mi powiedział lat temu 10, że na graniu w grach będzie się zarabiać dziesiątki tysięcy, setki tysięcy miesięcznie, no to bym nie uwierzył. No. Powiedziałbym, że to jest nierealne. Gdyby ktoś mi powiedział, że można podróżować i też dzięki temu zarabiać, no tak samo, no jak, kto ci za to zapłaci? Kochani, ale się okazuje, że dzięki świadomemu budowaniu swojej marki, stawaniu się coraz bardziej rozpoznawalnym, no rzeczy niemożliwe przestają istnieć. I kochani, ja od 3-4 lat świadomie zacząłem budować swoją markę. Na początku dosyć ułomnie to robiłem, ale robiłem, uczyłem się. I teraz po 4 latach udało mi się w ciągu ostatniego roku zarobić ponad 600 tysięcy złotych, mówimy o dochodzie, czyli to daje jakieś 50 tysięcy miesięcznie. No i tak sobie pomyślałem, że to będzie dobry czas, żeby zacząć dla Was też tworzyć treści w tym kierunku. Na pewno też przygotuję dla chętnych szkolenie, ci z Was, którzy będą chcieli się dowiedzieć, jak ja to zrobiłem, że po 4 latach wygląda to tak, jak wygląda. Poza tym mam tyle teraz takich idei, że to jest coś nieprawdopodobnego. Także kochani, nawet jak nie macie żadnych umiejętności, jesteście młodzi, to jaki internet stwarza obecnie możliwości, to jest coś nieprawdopodobnego. I największym hitem w sumie do tego zainspirował mnie mój przyjaciel, który uwielbia grać w gry, po prostu kocha to. I zaraz po założeniu, ja nie wiem jak to się nazywa, bo się przepraszam Was bardzo, na tym jeszcze nie znam, ale założył jakiś swój, no nie wiem, czy kanał, czy serwer, coś tam zrobił. Tam była opcja, żeby go, ten donate, nie, żeby ludzie dawali kasę, jak im się podoba. I słuchajcie, on to otworzył i w 2 tygodnie zarobił ponad 500 zł. I teraz, rozumiecie, nie znacie się na niczym. I coraz więcej ludzi go zaczyna oglądać i on pomału coraz więcej zaczyna zarabiać. To jest coś nieprawdopodobnego. I teraz, jak to robić, żeby ten cały proces przyspieszyć? Jak to zrobić, żeby łączyć, tak jak ja to robię, podróże z tym, żeby na tym też zarabiać? Jak zrobić, żeby ta wasza marka osobista urosła jak najszybciej? No właśnie w tym kierunku skieruję laserowo swoją uwagę i no na pewno zrobię szkolenie na podstawie mojego doświadczenia i wniosków, które przychodzą do mnie zarówno ze Stanów Zjednoczonych, jak i od moich przyjaciół, którym się udawały mniejsze i większe sukcesy. Gdzieś to wszystko połączę razem i przygotuję dla Was coś niesamowitego. Także kochani, ci z Was, którzy są zaciekawieni, to obserwujcie gdzieś tam kanał, czy to grupę Szkoły Obsesji Doskonałości, którą Was zapraszam na Facebooku. Za niedługo będzie więcej informacji na ten temat. A tymczasem zapraszam Was bardzo serdecznie na zupełnie darmowy webinar, gdzie też podzielę się wiedzą. Razem z Klubem Przedsiębiorczości go organizujemy. Teraz 4 maja o godzinie 20. I więcej informacji macie w linku, który będzie gdzieś tutaj pod tym czy nad tym filmem. Także ci z Was, którzy chcą, to kochani, wystarczy podać maila i macie i wbijacie na potężną dawkę wiedzy. Także powiem Wam, jestem serio podekscytowany tymi czasami. I wiem, teraz zaczynam budować swój dom. Już tam wygospodarowałem miejsce na taką bazę, biuro, gdzie będę mógł robić i podcasty i wszystko tak turbo profesjonalnie. I wiem, że też tam stanie komputer. Taki zwykły, nie? Wiemy, o co chodzi. I co? I wiem, że zacznę pykać sobie w jakieś gierki nawet. Bo why not? Czemu nie połączyć tego, co kochałem za dzieciaka? Czemu nie spróbować, nie? Także nawet takich rzeczy, kochani, planuję robić. Także będzie ciekawe, co się z tego urodzi. Także widzicie, no, udało mi się trochę ogarnąć. Tu podróż dookoła świata, tu to, tu tamto. No nie, no to życie może być nieprawdopodobne.
Także nic, tylko podzielę się z wami, kochani, swoją wiedzą. Wierzcie mi, że warto. Zresztą ci z was, którzy mnie znają, czytali książki, to wiecie, że jak ja mówię, że warto, to znaczy, że coś w tym jest. Trzymajcie się, kochani, do zobaczenia 4 maja, wbijajcie, bo to dobra okazja, żeby się czegoś nauczyć. Trzymajcie się, cześć.